Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witamy na pierwszych ząbkowickich targach rolno-spożywczych. Ząbkowickie targi rolno-spożywcze w gminie Ząbkowice Śląskie odbywają się po raz pierwszy, ale będzie to impreza cykliczna. Została pomyślana tak, aby propagować żywność i tereny naszej gminy i powiatu ząbkowickiego, i tereny rolnicze. Dlatego nazywają się targi rolno-spożywcze. Myślą przewodnią tych targów tegorocznych jest akurat ziemniak i wszystkie produkty związane właśnie z ziemniakiem, ale wystawcy, którzy prezentują się z branży rolno-spożywczej, prezentują różnego rodzaju sery, miody, produkty lokalne, ekologiczne. Myślę, że to będzie dobra impreza dla gminy Ząbkowice Śląskie, ale całego również naszego regionu. Kiedy chciałbym, powiedz za tobą. Prawdziwe słowa, emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. A he's a little, a song I wrote. You might want to sing it, not for notes, so don't. Okay.
każdy swoje miejsce znał. Już miał gruchnąć marsz i z pod stół gładkie dłonie wziął. Ha, 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 ha. Gdy ktoś z pierwszych ław nagle wrzasnął rany polskie stop. Jego filet. Odpowiedź A. Płat miękkiego mięsa bez kości, obcięty skośnie. B. Część ryby bez głowy, płetw i ogona. C. Narzędzie pracy w masarni. Cóż to takiego filet? B. Odpowiedź B. Część ryby bez głowy, płetw i ogona. Otóż nie. Filet to płat miękkiego mięsa bez kości, obcięty skośnie. 3, 2, 1, start! I poszły stopery, i poszły prawe ręce, pan wróg nieprawdopodobna rywalizacja teraz. Jak to otwierać? Jakie techniki panie stosują? Aha, na rąk, jak i otwierają potrzebne zaręczka. Jeden, start i rozpoczęcie. Już w przyszłym roku, 3 października 2015 roku, odbędą się drugie ząbkowickie targi rolno-spożywcze.